Cześć, witacie detailingowy dziadzia, mój ulubiony klasyk, nowiuteńka i chyba w filmie mówiłem, że będzie porównanie rękawicy Lederland. Na Facebooku swojego czasu wrzucałem film, gdzie rękawica mi się rozpadła po 5 latach używania CarPro. Tutaj od razu ktoś wjechał, żebym kupił właśnie tej firmy, bo jest fantastyczna i lepsza od tej. I teraz tak, zapewne osoba, która albo pracuje w tej firmie, albo może sam właściciel, albo ktoś, kto jest bardzo miło zaskoczony. Pierwsze wrażenie, mega tłusty, gęsty włos. W środku czuć skórę, taki fajny, przyjemnie, naprawdę rewelacyjnie. Tu w porównaniu do tej rękawicy, wiadomo, jest inaczej, mamy wjazd dłoni podzielone na palce, rewelacja. Tu mamy jedną stronę, tu mamy dwie. I tu może być przewaga tej rękawicy. Patrząc na... Tu jest bardziej naturalne. Tutaj mam wrażenie, jakby to było sztuczne. Naprawdę. Do wyboru jest mnóstwo kolorów. I słuchaj, wybrałem jak najbardziej męski. Od razu wiedziałem, że ten to będzie... O, gubimy. Zobaczmy, jak bardzo gubimy. Gubimy. Dużo gubimy. To teraz zobaczymy, jak będzie sytuacja z wyczesywaniem. Okej. Zobaczmy. Spoko. Delikatne ruchy. Idealnie się wyczesuje, widzę. Nie stawia oporu, czyli tak jak lubię. Trochę włosa wyrwiemy, przedmuchamy. Wiadomo, jest nowa, więc część, powiedzmy, zgubi. Ta nowa nie gubiła. Ta gubi. I to dużo gubi. To jest ciekawe. Bardzo dużo gubi. Dziwne. Tą, jak kupiłem nową, zero gubienia. Włosa trzyma jak wściekła. Tu mamy, widzę, po tej, że gubi włos. Teraz tak, wnętrze, słuchaj. Ręka we wnętrzu lata mi luźno. Mogę nią obracać. Czy fajnie? Wiesz co, jak ona namoknie, czuję, że będzie ciężka, będzie się kleić do dłoni, prawdopodobnie. Teraz tak, zobaczymy, jak to wygląda we wnętrzu. Poczekaj. Wykonanie rękawicy bardzo dobre, naprawdę. Tu mamy do wieszania gumeczkę, też fajna sprawa. Jest tak zrobiona, że ciężko mi ją odwrócić, ale może coś zobaczysz, zobacz. Ładnie wykonane, ładnie przyszyte, naprawdę. No dobra, i pierwsze co robię? Wyczesałem i do wody. Zamoczę ją i dam jej nasiąknąć, właśnie. Pierwsze wrażenie, ale ciężka, ujoj, i no niestety będzie uciekać z dłoni chyba. No zobaczymy. Słuchaj, ja dam rękawicy się namoczyć, jak to skórka, niech naciągnie wody, żeby później, jak poczuje chemię, żeby jej szybko szlak nie trafił, ona swoje musi odleżeć. Ja sobie uzupełnię szamponu. Szampon od widza też. Dzisiaj w ogóle na Mańku świeża piana, która jest fantastyczna, jestem w szoku. Też dostałem od sklepu, który sprzedaje chemię samochodową. Bardzo fajna piana, naprawdę. Dzisiaj w ogóle na Mańku chyba 3 testy strzelam. Nie myłem go miesiąc, nie mam czasu, tak mi się nazbierało, że kurczę, dzisiaj 3 filmy postaram, a czy 3 filmy, do 3 filmów będzie. Będą nagrywki. Dobra, tu się moczy, ja uzupełniam. Myślę, że tak dam z 10 minut, żeby się nasączyła i porównam sobie mycie z moją ulubioną CarPro. Oczywiście tej nie będę moczył. Na razie pojeżdżę tamtą, ale wstępnie już widzę, że będzie za duża. Lecim. Szampon, który moim zdaniem jest mocarzem. Teraz będę sprawdzał, czy zaburzy mi hydrocy, czy zbierze, ale skupimy się na czym? Na rękawicy, słuchaj. Poleżała sobie 10 minutek. Tak, zrobiło się już miękko w środku. Tutaj to obszycie gumkowe mogło być węższe, ale no nic, zobaczymy. Pobór wody, ogromny. Ogromny pobór wody. W środku też mam jej dużo. Zobacz. Okej. Okay. Szamponik. Ale pobór wody. Ogromny pobór wody. Mycie.
ciężka jest. Tak naprawdę nie dociskamy, że żadną nie dociskamy. Rękawica jest ciężka i luźno śmiga mi po dłoni. Układa się jakoś tak dziwnie. No nic, zobaczmy. Chyba będę musiał wskoczyć jednak z moją ulubioną, żeby porównać, bo jak na chwilę obecną mieszane uczucia, ale nic, dobra. Uczymy. Zobacz jaki naleśnik. Zobacz jaka tragedia. Dłoń mi się kończy tutaj. Zdecydowanie jest za duża. Komfortu nie ma mycia, ale zobaczmy dalej. Zobaczmy teraz na bocznej, na bocznym elemencie. Strasznie ciężka i mam wrażenie, że mnóstwo wody mi ucieka jakoś. Odwrócę sobie. Kurde, no jakoś dziwnie. Nic. Słuchaj, opłuczę sobie tę rękawicę. Zostawię ją tu, namoczę CarPro i widzimy się za chwilę i będę jednak porównywał 1:1, bo tak to nic z tego nie będzie. Dobra, niech się moczy. Prawie 10 minut, ale zobacz, co w mańku założyłem. Halogeny. Zrobiłem światła do jazdy dziennej. Przedtem miało okrągłe, ale co chwilę mi się przepalały, więc seryjnie to auto nie miało halogenów, więc kupiłem używane nówki, zamienniki za grosze. Wrzuciłem odpowiednie diody. Automat do włączania już miałem po zapłonie. Zobacz, piękna sprawa. Teraz jest widoczny. Przedtem też był, ale teraz jest tak, tak fajnie, tak oryginalnie, jak powinno być. No dobra, słuchaj, idziemy. Pitu, pitu, my tu gadu, gadu, a moja ulubiona rękawica czeka. No i tak, tutaj, włos, układanie się, perfekcyjnie, zobacz, leje się. Biorę tę rękawicę. Dobra, i teraz tak, jeżeli chodzi o... O, zassało. Tu też ładnie się leje. Tutaj fajniej się układa. I jako ilość wody zdecydowanie ta, bo jest kapciem. Jest ciężka. Ojej. Wjeżdżamy. Do wiaderka, pobór. I wskakujemy na dach. Nie, no to jest w ogóle... Tutaj lekkość, ta rękawica przez to, że... Tu jest... Górna powierzchnia, która jest trochę sztywniejsza, w ogóle inaczej się to prowadzi, inne trzymanie. Tu mamy takiego kapcia, który jest ciężki, zasysa się, słyszysz? Ręka w nim się tak zasysa. Dach jeszcze jak cię mogę, ale przechodzimy na boczne panele i tu CarPro pokazuje, dlaczego jest taka droga. Da się nią myć, oczywiście, ale tu jest zdecydowanie przyjemniej się trzyma. Bardzo podobny. Jeżeli chodzi o włos. Ten jest bardziej miękki, moim zdaniem bardziej taki się sprawia wrażenie naturalnego. Ta rękawica jest za duża, za szeroka. Ona nie ma, tak jak ta tutaj, wypełnienia, które by ją trochę usztywniło. Tu jest taki kapeć. Jak, o, kapeć jak, pamiętasz ADBL-a, tego kapcia, co tak wisiał? No to tu mam to samo. Ok, moczymy i przejdziemy zaraz na maseczkę. Układanie się... Bardzo podobnie, z tym, że tu jest leciutko, przyjemnie. Tutaj mamy naprawdę kapcia. Pobór wody. No ilość wody tutaj jest zdecydowanie większa. Jakość mycia, jeżeli chodzi o jakość mycia, zdecydowanie wygodniej myje się tą, ale ta też jest fajna. Tutaj cena do jakości przy tej rękawicy jest spoko. Na takich górnych powierzchniach bardzo przyjemnie. Gorzej jest właśnie na tych bocznych. Nie no, ta to się prowadzi. Tutaj to czuję tę miękkość, wiesz, tutaj mam taką kontrolę nad nią. Tu jakbym nie miał w ogóle kontroli nad tą rękawicą, że ona jest takim kapciem, gdzieś mi tam spadnie. Ogólnie, no, w tych pieniądzach jest niezła, no. Ja nie pamiętam, ile tam dam, 40 parę złotych. Jakoś tak chyba. Nie pamiętam ceny, kurczę. No ale tu, no. Mam mieszane uczucia. Czy warto tyle dać? Dobra,
nalewać się tak, wody teraz do środka ci się nalewa, to jest dziadostwo, zobacz. Część jej ucieknie. Tu masz elegancko, zobacz, czyściutko, fajniutko, odwracasz tą rękawicę. No nie ma porównania, no nie ma podjazdu niestety do tej rękawicy, jeżeli chodzi o komfort mycia. Naprawdę, no nie. Tu wiadomo, jeżeli chodzi o łagodność i delikatność, zgadza się. Jest fajnie. Wezmę jeszcze w prawą rąsię. Pojadę jeszcze panel boczny. O, pojadę z tyłu, gdzie są zakamarki, właśnie. Jak tam, dziewczynki? Już krążycie? Gwiazda? Gwiazda? Co tam, mała? Okej, zobaczmy tutaj. Co tam, Sarunia, ty brudasku mój, ty? Zobaczmy. Zakamarki. Nie no, spoko, ona się prowadzi całkiem przyjemnie, no. Jakby nie była takim dużym kapciem. Zobacz, no. Kurde, mieszane uczucia. Naprawdę mieszane. Nie wiem. Ewa cię skusi. Dobra, dzięki, Ewa. Widzicie, co jest grane? Nie jest to jabłko, no ale dobra. Nie jest to jabłko, a wiągrą też może być. O, dobry, nie ma jak to swój winogron. No tak, zobacz, wszystko widzisz, muszę dociskać, bo mi gdzieś ona ucieka. No niestety. Niestety nie ma tego komfortu mycia i osobiście, jakbym miał wybierać między tą a CarPro, która jest droższa dwa razy, co najmniej, jakość, komfort mycia, zdecydowanie CarPro. Ta w tej cenie naprawdę nie jest źle. Jak nie chcesz wydawać na włochacza, który jest drogi, ten jako zamiennik, no będzie ok. A jeszcze lepiej, jakbyś miał dłoń jak patelnię. Zobacz, ile powierzchni użytkowej na mojej dłoni jest. Tu, ona już tutaj wisi. Zobacz, kapeć. Zdecydowanie za dużo. Taki, mycie takim flakiem. Dobrze, słuchaj, umyłem znowu tamtą stronę. No nie, nie leży mi ta rękawica. Zrobił się, zobacz, coraz dłuższy, że tak powiem, kondom. Patrz. Zobacz, zobacz, co się dzieje. Kondom. Raz, dwa. Jakieś 30 cm rękawicy. Tragedia, taka zachwalona, kurde. Biorę następny raz i tak, w środku mega się klei, bardzo, tu nabierzesz w środek wody, wylewa się, no brak tego komfortu, no nie, no nie, 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 czy bym ją kupił następny raz, zdecydowanie nie, zdecydowanie, ktoś jak nie miał włochacza może od tego zacząć, jak najbardziej, spoko, o i zobacz, i wisi to wszystko, okej, moczę, w środku zassało mi znowu łapę, rękę, łapę to ma pies, zobacz, mycie flakiem, kurde, dobra, pobór wody, skakuję na panel, wiem, że się już pożegnałem, ale chcę ci pokazać, jakie emocje mi towarzyszą, no jest słabo, słabo, znaczy da się nią myć, oczywiście, że tak, tak naprawdę to ona będzie lepsza niż te jakieś tanie rękawice za 40 zł. Naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o włos, ta delikatność jest wyczuwalna. Ale brak tego usztywnienia i tak naprawdę, kurczę, no, no dziwnie, no nie czuję tej, o, nie czuję tej rękawicy. Ja lubię rękawice, które czuję, że mam nad nią władzę, o, w ten może sposób. Tu tego nie czuję, bo rękawica leci gdzie chce i ucieka gdzie chce. Przez to, że jestem właśnie flakiem, o, zobacz, zawinęła mi się teraz tu. Ojejku, jejku. No dobra, lecimy, zobaczmy. Tu za chwilę wskoczy kudek. Odpowiedni. Na auto też będzie film. No da, no ciężko. Słyszysz, jak mlaszczę. No kurde, no szkoda, szkoda. Szkoda, naprawdę. Jedyny plus to jest taki, że jest dwie strony ma, no tak jak lubię myć. No szkoda. Dobra, nie będę cię więcej męczył. Nie moja bajka. Zdecydowanie nie moja bajka.